Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam na kolejny odcinek programu z cyklu Kwadrans z farmacją. A dzisiaj poruszymy temat, który dotyczy praktycznie wszystkich farmaceutów w Polsce wykonujących swój zawód, a mimo to interesuje się nim, można powiedzieć, garstka. Mowa o wyborach do samorządu zawodu farmaceuty, o wyborach do izb aptekarskich. Dlaczego jest tak, że tak niewiele farmaceutek i farmaceutów interesuje się wyborami i tym, w jaki sposób działa samorząd zawodu farmaceuty? O tym dzisiaj porozmawiam z moim gościem, którym jest pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry, pani prezes. Witam pana, witam państwa, dzień dobry. Bardzo pani dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu. Pani prezes, no mamy gorący okres, przedwakacyjny, ale też gorący z innego powodu. Dzieje się sporo w sprawach związanych z farmacją, dzieje się sporo w Sejmie w związku z projektem ustawy refundacyjnej, a my troszkę, można powiedzieć, pod prąd poruszymy inny temat, który również jest ważny dla farmaceutów. Temat, który w środowisku pewnie będzie buzował przez najbliższe kilka miesięcy, temat wyborów do samorządu zawodu farmaceuty. Ja bym chciał panią zapytać, jak ocenia pani zaangażowanie i zainteresowanie farmaceutów, całego naszego środowiska, tym, co robi samorząd zawodu farmaceuty? Jak ocenia pani zaangażowanie w pracę samorządu? Jak ocenia pani przede wszystkim frekwencję farmaceutów na zjazdach i na wyborach do izb? Moim zdaniem farmaceuci są jak najbardziej zainteresowaniem działaniami samorządu. Biorą udział w imprezach integracyjnych, bardzo licznie biorą udział w szkoleniach naukowych, które organizujemy dla farmaceutów, czy to są szkolenia organizowane przez Naczelną Izbę Aptekarską, czy przez izby okręgowe. To zainteresowanie jest bardzo duże i z tego się bardzo cieszę. Farmaceuci w przeciwieństwie do innych zawodów medycznych chętnie biorą udział w szkoleniach, podnoszą swoje kwalifikacje, zwiększają swoją wiedzę. Przed nami nowe rozwiązania, czyli szczepienia, wykonywanie badań diagnostycznych, czyli te działania samorządu są jak najbardziej dobrze postrzegane. Odnosząc się do wyborów, może ta frekwencja podczas wyborów nie jest najlepsza, niemniej jednak farmaceuci biorą udział w wyborach i może też ta frekwencja niższa niż ja bym się spodziewała wynika z tego, że jak gdyby delegują w swoim imieniu osoby, które chciałyby bardzo czynnie brać udział w pracach samorządu aptekarskiego, ale pełniąc określone funkcje, czy pełniąc funkcję delegata. Dlatego, że może mają więcej czasu, widzą misję w takim działaniu, więc uważam, że to zainteresowanie farmaceutów samorządem jest wysokie, chociaż spodziewałabym się zdecydowanie większego, dlatego że samorząd aptekarski jest jedyną organizacją, która reprezentuje interesy wszystkich farmaceutów bez względu na miejsce zatrudnienia. I dlatego też nic o nas bez nas. Farmaceuci powinni wspierać samorząd i faktycznie bardzo czynnie brać udział w działaniu samorządu, dlatego że no wówczas nasza siła, nasz głos jest widoczny, nasza reprezentacja jest widoczna, a przecież zależy nam na naszym zawodzie, jak i oczywiście dobru pacjenta. Zatrzymując się jeszcze na chwilę przy tej frekwencji, bo spływają do nas pewne informacje już z tych rejonów, z tych wyborów, gdzie się one odbywały i to wygląda bardzo różnie. Są rejony, gdzie ta frekwencja jest bardzo mała i często jest trudno nawet wyłonić tych delegatów, którzy mieliby reprezentować dane rejony. A z kolei są okręgi, są województwa, gdzie ta frekwencja jest znacznie większa. Z czego to może wynikać? Czy to wynika być może z aktywności lokalnych władz samorządu zawodu farmaceuty? Czy to wynika z jakichś innych społecznych może czynników? Gdyby pani miała wskazać na te przyczyny, które mogą zwiększać, a które mogą zmniejszać frekwencję na wyborach, co by to było? Znaczy, izby aptekarskie są w różnym terenie i mają też inną liczbę samych członków. Te branie udziału w wyborach, czy ta niska frekwencja może wynikać z tego, że izba aptekarska ma bardzo duży obszar,
Natomiast liczba farmaceutów na tym obszarze jest niska, dlatego też wyjechanie czy branie udziału w wyborach nastręcza trudności z punktu widzenia samego farmaceuty. Te izby, które są dużymi izbami, takimi bardziej aktywnymi, faktycznie ta aktywność farmaceutów jest zdecydowanie większa, co nie znaczy, że te mniejsze są w jakikolwiek sposób izbami no, mającymi mniejsze, mniej do powiedzenia. Natomiast no, różnie to z różnych przyczyn farmaceuci nie biorą udziału w wyborach, czy może rzadziej się spotykają razem, bo to nie mówimy tu już o wyborach, tylko też mówimy o szkoleniach, spotkaniach integracyjnych, bo ze względu właśnie, że jest to duża izba, znaczy izba zajmująca duży obszar, a liczba farmaceutów jest zdecydowanie mała. Niedawno w Bydgoszczy zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że informacja o frekwencji w danej izbie aptekarskiej jest informacją publiczną, bo pojawiały się pewne problemy z uzyskaniem tej informacji. Pojawiały się izby, które nie chciały informować o tym, ile tak naprawdę farmaceutów, farmaceutek wzięło udział w wyborach. Co pani sądzi na ten temat? Czy to jest informacja, która powinna być publiczna i której nie powinno się ukrywać? No, czy to jest informacja, którą farmaceuta powinien uzyskać od swojej izby? Najlepiej jest wtedy, kiedy te informacje są przekazywane zaraz po wyborach, czyli zapytanie jest zaraz po wyborach. Izby są autonomiczne, mają określoną liczbę personelu i taka wnoszenie o informacje po 5 latach nastręcza trudność izbie aptekarskiej, bo trzeba taką informację przetworzyć, opracować, wysłać. W związku z tym, jeżeli ktoś chce uzyskać informacje na temat frekwencji, to najlepiej jak będzie brał udział w tym spotkaniu, a jeżeli nie będzie brał udziału, to niech się zwróci do Izby Okręgowej, najlepiej osobiście, z zapytaniem i taką informację sądzę, że uzyska. Natomiast pozyskiwanie informacji po okresie 4 czy 5 lat naprawdę nastręcza trudności izbom aptekarskim. Tak jak mówiłam, wiąże się to z przetworzeniem, opracowaniem. No i może z tego też wynikało ta całe zamieszanie, które było wokół tego tematu. Natomiast izby, tak jak mówię, są izbami autonomicznymi i to one podejmują decyzje, w jakim zakresie i kiedy i komu takiej informacji będą udzielały. Przed wyborami do samorządu zawsze ten temat, można powiedzieć, zagęszcza się w środowisku. Pojawia się więcej doniesień, informacji, plotek, ploteczek też w mediach społecznościowych. I między innymi ja mam takie wrażenie, już obserwując kilka kolejnych wyborów przez ostatnie kilkanaście lat, że zawsze przed wyborami zaczynają pojawiać się takie próby dzielenia naszego środowiska, dzielenia na środowisko sieciowe i niesieciowe, na farmaceutów, którzy mają apteki, farmaceutów, którzy pracują a farmaceutów posiadających apteki i takich farmaceutów, którzy pracują w aptekach sieciowych, w zagranicznych korporacjach. Często próbuje się straszyć tymi drugimi i ten strach ma być motywacją, żeby w wyborach brali udział ci pierwsi. To są oczywiście moje tylko i wyłącznie obserwacje. Niemniej pojawiają się na przykład w mediach społecznościowych zdjęcia autokarów, którymi rzekomo sieci aptek dowożą swoich pracowników na wybory. Chciałbym panią zapytać, co sądzi pani po pierwsze o takich próbach dzielenia środowiska na sieciowe i niesieciowe, ale też na próbach straszenia, można powiedzieć, tymi sieciowymi farmaceutami. Temat, o którym pan dzisiaj teraz porusza, jest mi znany od dawna. I powiem tak, środowisko, samorząd aptekarski, samorząd zawodu farmaceuty reprezentuje wszystkich farmaceutów. Farmaceutów, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu. Jest to organizacja, która ma reprezentować i dbać o właśnie gospodarcze, społeczne i zawodowy byt farmaceutów. Nie możemy się dzielić, nie możemy się atomizować. Taki podział jest sztucznym podziałem. Farmaceuci muszą dbać o swoją organizację, która ich reprezentuje. Farmaceuta to zawód medyczny, ale też i farmaceuci sami podejmują decyzje w wielu obszarach związanych z zawodem, łącznie z obszarem samorządu zawodowego. I takie dzielenie farmaceutów na sieciowych i niesieciowych jest w ogóle bezpodstawne. Farmaceuci
wykonują zawód w bardzo wielu miejscach, nie tylko w aptekach, ale też i w szpitalach, w jednostkach samorządowych, w jednostkach rządowych i dlatego też musimy być spójną i jednolitą grupą zawodową, dbającą o nasze interesy. Ten podział niczemu dobremu nie służy. I ta atomizacja jest bardzo niebezpieczna. Nie bądźmy dla siebie wrogami, pytam się, w imię czego? Powinniśmy walczyć o dobro zawodu i o dobro pacjenta. Natomiast podział, o którym dzisiaj mówimy, jest dla mnie bezpodstawny, niezrozumiały i bezzasadny. A czy widzi Pani coś złego w tym, że właściciel sieci dowozi autokarem swoich pracowników na wybory? Farmaceuci podejmują decyzję autonomiczną, bez względu na to, kto dowiózł tego farmaceutę na wybory. Czy to jest pracodawca, który zapewnia obecność farmaceutów na wyborach. Ja mam nadzieję, że w tak zwanej dobrej wierze. Natomiast farmaceuta nie powinien się w ogóle sugerować zdaniem swojego pracodawcy, tylko taką decyzję na pewno farmaceuta podejmuje autonomicznie, mając na uwadze swoje przekonania, ale też i mając na uwadze kandydatury, czy znając kandydatury osób, które startują właśnie w wyborach. Więc miejmy zaufanie do farmaceutów, nie dzielmy się żadną miarą, bo to niczemu dobremu nie służy, a na pewno nie służy to dobrze naszemu zawodowi i naszej organizacji, bo to jest nasza organizacja. No właśnie, poruszyła Pani temat prezentacji kandydatów do pełnienia funkcji w organach samorządu zawodu farmaceuty. Ja się zastanawiam, czy zna Pani może, ma Pani może pomysły na jakieś takie rozwiązania, które zwiększałyby po prostu frekwencję na wyborach. Być może, nie wiem, określony czas organizacji takich wyborów, być może wcześniejsze informowanie o przebiegu, o kandydatach w takich wyborach, albo organizowanie na przykład jakiegoś grupowego transportu na takie wybory. Czy takie rozwiązania Pani zdaniem mogłyby zwiększyć frekwencję na wyborach? Myślę, że tak, że na pewno tak, natomiast no, my sami musimy dbać o swoją organizację i podejmować słuszne decyzje. Wybory są co 4 lata, farmaceuci o tym doskonale wiedzą. Już podczas studiów mają zajęcia z prawa farmaceutycznego, z ustawy o izbach aptekarskich, gdzie wszystkie te procedury wyboru są przedstawiane. Jeżeli zależy nam na tym, żeby nas reprezentowały osoby godne zaufania, do których o szerokiej wiedzy i takiej determinacji w walce o zawód farmaceuty, to my sami powinniśmy chodzić na te wybory i dokonywać tych wyborów, brać czynnie udział w wyborach. Nie idźmy na skróty tak naprawdę. Może dobrym pomysłem byłaby na przykład wcześniejsza prezentacja osób, które chciałyby bardzo zaangażować się w pracę samorządu. Przecież są takie osoby, których może nawet nie znamy, a które mają bardzo dużo do zaoferowania farmaceutom i do zaoferowania samorządowi, więc może warto spotykać się właśnie w ramach spotkań integracyjnych czy w ramach spotkań naukowo-szkoleniowych, żeby podczas takich spotkań też rozmawiać o wyborach, rozmawiać o kandydatach, rozmawiać o tematyce, która nas bardzo interesuje, którą warto poruszyć. To przecież nie muszą być rozmowy wielogodzinne. To wystarczy krótka dyskusja, wymiana zdań podczas spotkań, które na co dzień się odbywają, czy to w formie online, czy to w formie stacjonarnej. Bądźmy aktywni, nic o nas bez nas, więc nie zakopujmy, nie zasypujmy gruszek w popiele, nie uspokajajmy się, nie liczmy na to, że ktokolwiek poza nami nasze sprawy rozwiąże, czy przedstawi parlamentarzystom, rządowi. My sami musimy z taką inicjatywą wyjść, a możemy i wyjdziemy z nią wtedy, kiedy będziemy mieli odpowiednich reprezentantów, więc spotykajmy się, rozmawiajmy. Czasami te rozmowy nie są łatwe, są trudne, ale warto. Warto po to, żeby wzmocnić naszą grupę zawodową. Bo jak Państwo widzicie, inne grupy zawodowe są też silne, walczą o swoje miejsce w systemie ochrony, a przed nami też, nie powiem, no, dużo pracy, żeby ten system ochrony zdrowia bardzo aktywnie włączył farmaceutę. Przed nami bardzo wiele rzeczy do zrobienia.
Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do poprzedniego pytania o te podziały w środowisku. Przebieg wyborów, przebieg zjazdów wyborczych jest tak naprawdę regulowany regulaminami, które uchwalają izby aptekarskie, okręgowe izby aptekarskie. I mam wrażenie, że w ostatnim czasie te regulaminy są zmieniane w taki sposób, że wszelkie osoby chcące kandydować, czy to na delegata, czy to do organu izby aptekarskiej, są niemalże przez ten regulamin zmuszane do podawania pewnych danych, które być może służą do tego, żeby znowu dzielić to środowisko. Chodzi mi o informacje o tym, gdzie pracuje kandydat, o wskazanie nazwy takiej apteki, adresu takiej apteki, a wręcz widziałem takie próby prowadzenia w regulaminie wyborów obowiązku podania przez kandydata, do jakich spółek należy i jakie te spółki jeszcze mają apteki. Czy dostrzega też Pani taki trend i tego typu zmiany w regulaminach? Co Pani sądzi o nich? To są regulaminy, które powstały dawno temu. Rynek się zmienił, zawód się zmienił, następuje też zmiana pokoleniowa i czas jest ku temu, żeby zmienić regulaminy w ten sposób, żeby wszyscy byli z tych regulaminów zadowoleni. To zjazd zmienia i uchwala regulamin. Jeżeli Państwo nie zgadzacie się z treścią takiego regulaminu, to delegaci podczas zjazdu jak najbardziej ten regulamin mogą zmienić. I jeżeli jest taka konieczność i widzą farmaceuci, że trzeba je zmienić, to po prostu je zmieńmy. No, taka próba była między innymi w Poznaniu, gdzie taki regulamin, taki projekt regulaminu został przedstawiony, ale ostatecznie delegaci, można powiedzieć, zmiękczyli jego brzmienie i te dane, które miały być obowiązkowe, będą tylko fakultatywne. To tak troszkę na marginesie. Pani prezes... Ale to też dobrze, że będą fakultatywne, można, ale nie trzeba, więc może teraz będzie inna zmiana i ten wymóg zostanie zmieniony albo zniesiony. Może ważna jest taka informacja, czy ktoś pracuje w aptece, czy ktoś pracuje w hurtowni, po to, żeby wiedzieć w jakim obszarze dana osoba najlepiej się czuje, jeżeli chodzi o dyskusję i podejmowanie decyzji. To jest chyba kluczowe, miejsce wykonywania, czy to jest osoba zawodu, czy to jest osoba pracująca w badaniach klinicznych, no bo każde z tych miejsc ma swoją specyfikę. Natomiast czy ja pracuję w aptece ogólnodostępnej, gdzie właścicielem jest sieć, czy właścicielem jest aptekarz indywidualny, dla mnie to nie ma znaczenia. Zupełnie nie ma znaczenia. Po prostu jestem farmaceutą pracujący w aptece ogólnodostępnej i znam specyfikę miejsca, w którym wykonuję zawód. Istotne jest też to, że jeżeli dana osoba chce kandydować, czy to na delegata, czy to do organów, to tak naprawdę wybierający go mają prawo zadać mu każde pytanie i to od niego zależy, czy odpowie na to pytanie, czy poda te informacje, czy ich nie poda. Pani prezes, kilka miesięcy dzieli nas od Krajowego Zjazdu Aptekarzy. To jest jedno z ważniejszych, jak nie najważniejsze wydarzenie w tej czteroletniej kadencji samorządu zawodu farmaceuty. Ja się domyślam, że trwają przygotowania do tego zjazdu, ale być może już wiadomo i być może zdradzi nam Pani, jakie tematy będą poruszane na Krajowym Zjeździe Aptekarzy, jakie zmiany być może ważne dla farmaceutów będą poddawane pod głosowanie delegatów. Pytam o to dlatego, że być może informacja na ten temat zachęci część z farmaceutów nas słuchających do wzięcia udziału w wyborach, do tego, aby zostać delegatem na Krajowy Zjazd Aptekarzy, żeby tam pojechać i wziąć udział w takiej dyskusji. No, przede wszystkim czekamy czekamy na otrzymanie takiej propozycji tematów od izb okręgowych. Czekamy na wnioski zjazdowe. My teraz jako Naczelna Rada Aptekarska zajmujemy się kodeksem etyki aptekarza i uważamy, że ten kodeks powinien zostać znowelizowany. No dlatego, że no, czasy się zmieniły i należy go znowelizować. Natomiast czekamy na propozycje ze strony właśnie farmaceutów. Jakiego rodzaju tematy dla farmaceutów są bardzo ważne? Co należałoby zmienić, co należałoby usprawnić, jakimi tematami powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności. Czekam na właśnie decyzję farmaceutów. No, ja ze swojej strony mówię,
Kodeks etyki aptekarza jest bardzo, bardzo ważny i należy się nim zająć, no ale tutaj są też inne obszary może, które warto poruszyć i troszeczkę pozmieniać, może treść regulaminów. Też się zastanawialiśmy, czy co z oznaczeniami, tak ostatnio dyskutowaliśmy, może trzeba by tutaj popracować nad też zmianą tych regulaminów. Są rzeczy warte poruszenia. No też, jak pan pamięta, na ostatnim zjeździe była mowa o prawie wykonywania zawodu farmaceuty. Pozostawiliśmy wersję w postaci książeczki. Teraz ten nowy wzór prawa wykonywania zawodu zawiera wiele, bardzo wiele takich obostrzeń, ale pamiętam głosy, które mówiły, że prawo wykonywania zawodu farmaceuty powinno być w postaci karty, prawda? Więc jeżeli farmaceuci będą chcieli wrócić do tematu, no to powinniśmy na ten temat porozmawiać. Więc tematów jest wiele do poruszenia. Czekamy na propozycje ze strony farmaceutów, ale też i izb okręgowych. Poruszyła Pani temat kodeksu etyki aptekarza. Chciałbym się zatrzymać tutaj na chwilę, bo pojawiły się kilka miesięcy temu głosy, że projekt tego kodeksu zostanie przedstawiony farmaceutom, zostanie gdzieś opublikowany. Czy przewidujecie Państwo takie konsultacje publiczne, można powiedzieć, tego projektu, czy jednak te konsultacje i te kształtowanie finalne kształtu kodeksu pozostanie w zamkniętym gronie czy to izb aptekarskich, czy to delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy? My przekazaliśmy projekt izbom aptekarskim i takie konsultacje, z tego co wiem, odbyły się. Wpłynęło trochę uwag, nie za dużo, rozumiem, że zostało to, projekt jest akceptowany przez farmaceutów, więc tutaj te prace są jak najbardziej transparentne. Zależy nam na tym, żeby podczas zjazdu przedstawić taki projekt, który będzie zaakceptowany przez wszystkich farmaceutów. Zjazd nie jest miejscem, żeby bardzo dyskutować nad projektem albo dyskutować nad projektem, który nie został przedstawiony i przedyskutowany wcześniej, więc te działania są transparentne i mam nadzieję, że przedstawimy zjazdowi taki kompleksowy, zaakceptowany projekt. To jeżeli farmaceuta nie otrzymał takiego projektu, ani zaproszenia do wysłania uwag do niego, to gdzie zawiodło komunikacja? Ja myślę, że izby okręgowe u siebie przeprowadziły takie opiniowanie. Nie znam takiej sytuacji, żeby farmaceuci nie mogli się wypowiedzieć. Rady okręgowe otrzymały ten projekt, więc mam nadzieję, że przeprowadziły dyskusję szeroką. Taka zresztą była nasza idea i rekomendacja. Pani prezes, od jakiegoś czasu w kontekście wyborów do samorządu pojawiają się różne pomysły usprawnienia czy też pchnięcia, można powiedzieć, tych wyborów w XXI wiek. Pojawiają się pomysły stworzenia wyborów zdalnych, elektronicznych, korespondencyjnych. Co pani sądzi o takich pomysłach? Bo na przykład ja mam doświadczenie z rejonu Wielkopolski, gdzie Wielkopolska Izba Lekarska przeprowadza swoje wybory do samorządu w formie korespondencyjnej. Wcześniej są przedstawiani kandydaci i lekarze z całej Wielkopolski mogą wysyłać głosy na swoich kandydatów. Czyli gdzieś takie rozwiązania, można powiedzieć, zdalne funkcjonują. Czy takie rozwiązania mogłyby zafunkcjonować także w przypadku izb aptekarskich? Czy ustawa o izbach aptekarskich określa jasno, że wyborów dokonujemy w formie niezdalnej, tylko osobiście, bądź przez swoich delegatów? Więc na dzień dzisiejszy, jak gdyby nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów w innej formie. A po drugie, uważam, że farmaceuci powinni jednak osobiście angażować się w wybory, albo właśnie przez siebie, reprezentując samych siebie, bądź przez swoich delegatów. I jak na dzień dzisiejszy, dla mnie jest to jak gdyby jedyna akceptowalna forma wyborów. Nic bez nas, o nas. Bądźmy po prostu aktywni. Czy sądzi Pani, bo pojawiają się takie głosy, że gdyby te wybory do izb były zdalne, były elektroniczne, to mogłoby to w jakiś sposób wypaczać ich obiektywizm i sens? No, trudno mi się do tego odnieść, czy byłyby one obiektywne i czy by były bezsensowne. Ja uważam osobiście, że każdy farmaceuta
powinien osobiście uczestniczyć w wyborach, podejmując decyzje wcześniej już wypracowane poprzez obserwowanie właśnie działań samorządu, osób, które w nim aktywnie uczestniczą, poprzez i też rozmawiając z osobami, które chciałyby uczestniczyć, więc może ta forma zdalna byłaby też pójściem na skróty, bo może te decyzje czasami byłyby podejmowane ad hoc bez wnikliwej analizy. Jednak osobisty udział w wyborach no, zmusza nas do tego, żebyśmy zasięgnęli tej informacji u osób, z którymi, u farmaceutów, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Więc nie idźmy na te skróty może aż tak bardzo i bierzmy udział w wyborach osobiście albo poprzez swoich delegatów. Ostatnie pytanie już absolutnie. Obecnie jest Pani w trakcie swojej drugiej kadencji jako prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i zgodnie z przepisami nie może Pani już kandydować na trzecią. Więc chciałbym na sam koniec być może poprosić Panią już teraz, może za wcześnie, ale mimo wszystko o jakieś podsumowanie tych swoich dwóch kadencji i absolutnie na sam koniec być może zdradzi nam Pani, czy widzi Pani w swoim otoczeniu kogoś, kto mógłby zostać kolejnym kandydatem, czy też kolejnym prezesem na stanowisku prezesa Rady Aptekarskiej. Tak, dwie kadencje, bardzo trudne kadencje, bardzo intensywne kadencje. Cieszę się bardzo, że udało nam się jak gdyby zawód farmaceuty przybliżyć opinii publicznej, że mamy ustawę o zawodzie, że uległa zmianie ustawa prawo farmaceutyczne, gdzie aptekę nowo otwieraną będzie mógł prowadzić tylko farmaceuta, że mówimy dużo o opiece farmaceutycznej, że opracowujemy standardy tej opieki farmaceutycznej. Wiele, wiele, wiele innych aktywności udało nam się wdrożyć i do dobrych rozwiązań na rzecz zawodu farmaceuty. Przyznam się, że przed nowym prezesem bardzo duże wyzwanie. Wiele do zrobienia, przed nami wiele zmian. No i życzę nowemu prezesowi też takiej determinacji i no i tego, że uda się znowu jeszcze bardziej podnieść tą poprzeczkę i tak umieścić ten nasz zawód farmaceuty bardzo wysoko w systemie ochrony zdrowia, tak żebyśmy i też byli wynagradzani za naszą ciężką pracę. Dlatego, że teraz przecież wykonujemy zawód i nie mamy naszej tej pracy tak refundowanej, czy wynagradzanej, dostrzeganej jak inne zawody medyczne. Czyli musimy się przebić przez wiele, wiele trudnych rozwiązań. A kim będzie nowy prezes? To zjazd wybierze osoby. Na pewno będzie kilku kandydatów, tak myślę. Życzę dobrych wyborów. Jestem sama ciekawa, jaki będzie program wyborczy. Poczekajmy, zobaczymy, ale tak jak mówię, nowa kadencja będzie również trudną kadencją. Krajowy zjazd w styczniu czy w lutym przyszłego roku? W styczniu, ostatni tydzień stycznia i będzie już, żeśmy podjęli uchwałę o terminie i miejscu. Zjazd będzie odbywał się w Warszawie w hotelu Nowotel i będzie zjazdem trzydniowe. No to przed nami gorące 6 miesięcy, można powiedzieć, wyborów zarówno w okręgowych izbach aptekarskich, ale pewnie gdzieś tam w tle będzie się toczyła i kampania do stanowiska prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej i na członków Naczelnej Rady Aptekarskiej. Pani prezes, bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. My jako redakcja MKR Farm też zapewniamy, że będziemy śledzić te wszystkie wyborcze zmagania, obietnice i przebieg wyborów w okręgowych izbach aptekarskich. Myślę, że ta rozmowa jest dobrym takim wstępem właśnie do tego, co się będzie działo przez najbliższe parę miesięcy. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, że moim gościem w kolejnym odcinku Kwadransa z Farmacją była Pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dziękuję Pani prezes. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę i Panu redaktorowi i Państwu.